Cześć, ja jestem Anjon i nie pamiętam już kiedy ostatnio portal świecił się na czerwono. To najlepsza okazja, żeby otwierać Primal Shardy, i ja swoje zbierałem od dość dawna. A to dlatego, że oprócz takich okazji jak dzisiaj, kiedy mamy podwójne szanse na mitycznych czempionów z Primal Shardów, nigdy ich nie otwieram. Mityczni czempioni to obecnie ścisła meta. I nawet ci najsłabsi też są godni uwagi. Ale ja osobiście mam nadzieję na tą ścisłą czołówkę, to znaczy Galatira, Kryksję czy choćby Lazariusa. Jak dotychczas, jedynym moim mitycznym czempionem jest Lady Mikage, z której jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że dzisiaj się to zmieni. Czy tak będzie? Sprawdzimy to razem. Mam dość spory zapas Primali. Natomiast do Mercy jeszcze daleko. Otworzyłem dotychczas około 70 Primal shardów, więc zanim Mercy zacznie działać na mitycznych czempionów, potrzebuję otworzyć ich jeszcze 130. No ale może obejdzie się bez Mercy. Mamy 3 dziesiątki i 3 pojedyncze szardy. No i tak się fajnie składa, że mogę przed każdą dziesiątką na rozgrzewkę otworzyć pojedynczego, a potem polecimy dyszkami. Zaczynamy. Trzymajcie za mnie kciuki, ja za was również będę trzymał kciuki, kiedy wy będziecie otwierać i lecimy. Pierwszy pojedynczy shard. Podwójne szanse nie działają tak od razu. Rozumiem, wymaga to rozgrzewki. Także pierwsza pierwszy shard poszedł właśnie na rozgrzewkę. I teraz lecimy z pierwszą dziesiątką. No, stresuję się, powiem wam. Zaczynamy od Rarek. Na razie nic, czego bym się nie spodziewał. Jeden Epic. To będzie trochę punktów do ścieżki. O, jest! Mityczny czempion Frolni! Mój pierwszy mityczny czempion. No, generalnie bardzo się cieszę. Może nie jest to... Ta ścisła czołówka mitycznych czempionów, no ale będę musiał tutaj się zastanowić, co z nim zrobić. Mamy ignorowanie defensa, no za każdy buff na tym czempionie atakuje jednego przeciwnika, kradnie buffy, powtarza swój atak, atakuje wszystkich przeciwników. No, będę musiał obejrzeć zdecydowanie. Jakieś poradniki na jego temat, żeby zobaczyć, gdzie można go wykorzystać. No, Krasnolud, mityczny Krasnolud, pierwszy mityczny czempion na moim koncie, wylosowany z szardów. No, ale to dopiero pierwsza dziesiątka. Słuchajcie, nie chciałbym nic mówić, ale może Anusz e, dostaniemy kogoś jeszcze. No dobra. Długo czekałem na, tych, na tego mojego pierwszego mityka. 80 szardów około otwartych, no ale i tak nie musieliśmy zahaczyć o mercy. Przy okazji, trochę punktów do ścieżki. Tak jak mówiłem wcześniej, wprawdzie ścieżka jest mało interesująca, no ale to jakby przy okazji. Nie będę na pewno nic specjalnie otwierał, na pewno żadnych stone'ów. Te ale to wszystko, co będzie dawało mi punkt do ścieżki. Zobaczymy, na ile wystarczy. Dobrze, przed kolejną dziesiątką, kolejny rozgrzewkowy, pojedynczy szart. No, jeśli poprzednio była rarka, a w dziesiątce był mityk, to ja na taki układ bardzo chętnie pójdę. No dobra, lecimy, druga dyszka. No zobaczymy. Boję się tutaj głośniej oddychać, nawet zaczyna się podobnie jak poprzednio, od, w górnym rzędzie od rarek. Nawet chyba epik w tym samym miejscu jest. No, i zobaczymy, tutaj był Epic ostatnio, i teraz też tutaj jest Epic. Kolejny Epic, no same Epiki tym razem, no tym razem nie powtórzyło się to, co poprzednio. Zobaczmy, jeszcze jeden rozgrzewkowy, pojedynczy szart. Co tym razem mamy, no, bez niespodzianek. Apotekary, świetny rer. dość długo można go używać. I ostatnia dziesiątka, czy czymś jeszcze zostanę tutaj mile zaskoczony? No sprawdźmy to, sprawdźmy to. Zaczynamy tradycyjnie od Rerek, tym razem Epic pojawił się. Neldor bardzo dobry Epic, jeszcze go nie zbudowałem, ale na pewno będzie plusowany. Epiki, może jakaś legenda też tak na pocieszenie, chociaż no nie. No nie, ale dość sporo epików, także tych punktów tutaj się nam pojawi. No słuchajcie, ciężko nie być zadowolonym ze swojego pierwszego mityka. Może nie jest to ten wymarzony, którego chciałbym na pewno, którego brałbym w ciemno. Natomiast Frolni ma swoje zalety. Jeśli chodzi o jego recenzję, no to jak widzicie, szału nie ma. Raczej do moich podstawowych timów na arenę. Nie trafi. Na pewno coś wymyślę dla niego. Nie wiem, kiedy będę miał szansę zdobyć kolejnego mitycznego czempiona, więc najprawdopodobniej zbuduję go i wyksiążkuję. I za jakiś czas możecie się spodziewać na kanale filmu, w którym pokażę wam, jak go wykorzystuję. Zajrzyjmy jeszcze do ołtarza dusz, czy mam dla niego jakąś fajną duszę. Cztery gwiazdki, całkiem nieźle, także będzie miał dodatkowy kryt damage. Mam nadzieję, że mieliście co najmniej tyle samo szczęścia, co ja, otwierając dzisiaj swoje primalem. Podzielcie się w komentarzach, kogo chcieliście, a kogo udało wam się wylosować. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć.